Rafał Górak zrezygnował z trenerskiej posady GKS-u Katowice, dlatego my ją teraz przejmiemy. Tak, dumne są nasze Katowice, ale najpierw to musimy wybrać facjaty trenera. Ten nie. To też nie ten. O, dzieci kwiaty też nie. O, to wiecie co? O, i tak właśnie będziemy wyglądać i właśnie zaczynamy pierwszy odcinek z kariery Gieksy. Słuchajcie, dołożyliśmy sobie trenerów, wiecie? Wziąłem sobie od ofensywy, pomocy, obrony i bramki. To jest jakaś nowość. No ale dobra, niech będzie. A ty, co to jest? Turniej młodzików? Chyba weźmiemy tam udział, nie? Ćwierćfinał. Ty, z Lechem Poznań. To nie jest ten nowy tryb rush? No właśnie, dobra, to jest rush, także słuchajcie, wchodzimy już do meczu. Trzy mecze, 9 punktów. Świetnie. Młodziki pokazują, że dają radę. Fajnie, bo powoli pukają do pierwszej drużyny. A my lecimy dalej z tematem. Niestety pierwszym, który opuścił szeregi GKS-u Katowice, był Grzegorz Rogala. Ja dla niego niestety nie widziałem miejsca, gdyż lewą stronę mam bardzo dobrze obstawioną. Trzymaj się, Grzesiu. A my właśnie się udaliśmy na turniej przedsezonowy, także zagramy sobie pierwszy mecz z Lecce. Jednak Włosi to są Włosi, słuchajcie, ten klimat, to jest ta magia futbolu. No i rozpoczynamy pierwsze spotkanie. Słuchajcie, już wiedziałem, że ten mecz nie będzie najłatwiejszy. Lecce, drużyna Serie A. No my dopiero jesteśmy tak naprawdę Beniaminkiem. Przez 19 lat graliśmy na zapleczu Ekstraklasy. No i wiecie, jak to musiało się skończyć. No niestety, przegraliśmy ten mecz, chociaż mecz bardzo żywy. Ani Bartosz Nowak, ani Zrelak, ani Adrian Błąd, czy też nawet Milewski albo Mak. No niestety, oni grali w tym meczu kompletny piach. Było widać po prostu ogromną przepaść pomiędzy Beniaminkiem a Lecce. A tak właśnie tracimy drugą bramkę, jest po meczu. No frajersko, no ale co tu się dziwić? Słuchajcie, my dopiero jesteśmy Beniaminkiem, tak jak wcześniej mówiłem. Tu jeszcze brzydkie zachowanie Galana, czerwona kartka. No musimy razem dojść i razem stworzyć ten zespół. Na razie mamy, wiecie co, jakieś tam podstawy. Więc myślę, że z wami widzami gdzieś ten zespół poprowadzimy i zdobędziemy najwyższe laury. A pamiętajcie, mamy na to chyba 14 sezonów, jak dobrze pamiętam. No właśnie, jeszcze Kudło opuścił nasze szeregi. W jego miejsce wejdzie młodziutki Strączek. Przed drugim meczem z Burtonem Albion zrobiłem delikatne zmiany. Wszedł Marzec, wszedł Kowalczyk, Mak i Bergier. No zobaczymy, jak to teraz pójdzie. Rewelacyjna atmosfera na stadionie i słuchajcie, możecie mi wierzyć albo nie, wygraliśmy ten mecz. A bramka jednego z naszych podopiecznych stała się dosłownie perełką. I mam nadzieję, że więcej będzie takich bramek, także zobaczcie sobie. Niesamowita bramka Kowalczyka już w debiucie, no co za strzał! Naprawdę, tylko skromne 1-0, ale jak ta bramka wyglądała? No i później już była tylko porażka z Dundee United i przekreśliło to dotychczasowy nasz puchar. Słuchajcie, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że teraz zagramy ze Stalą Mielec i zapraszam was, bo właśnie w tym odcinku główną postacią właśnie jest mecz ze Stalą Mielec na wyjeździe. GKS wraca po 19 latach na ekstraklasowe boiska, a naszym rywalem będzie Stal Mielec, która od 3 sezonów już walczy w ekstraklasie. Kto wygra? Nie mam pojęcia, ale zapraszam was oczywiście do tego meczu. W sumie wiem, kto wygrał, ale wam nie powiem. A tak prezentuje się 11 Stali Mielec. W bramce Jałocha, później Eichmann, Eselnik, Matras, Dado, Grebowski, Wlazło i Krykun. A w pomocy oczywiście Domański, Hinokio i Skurin. A w mojej Gieksie na bramce stoi oczywiście Strączek. W obronie jest Danek, Klemens, Kusk, Czerwiński. W pomocy Nowak, Brud, Anczak, Milewski, Galan. A na ataku Zrelak. Musieliśmy czekać na pierwszą akcję aż prawie do 30 minuty. Tam ładnie Adam Zrelak ograł obrońców strzał, ale Jałocha na posterunku. 10 minut później z kolei akcja. Gerbowski podaje do Skurina, a ten pakuje piłkę. Strączek pokonany 1-0 dla Stali Mielec.
Druga połowa zaczęła się z przytupem. Ładnie Milewski odebrał piłkę obrońcy, popędził na bramkę i strzelił prosto w Jałochę. No jak on nie mógł tego strzelić? Później jeszcze ładny strzał Antczaka, również obronił Jałocha. GKS cisnął ładnie z relak, tutaj przeszedł przez obrońców strzał Jałocha na posterunku, ale na końcu mogli nas dobić. Niestety nie zrobili tego. No i kończymy to spotkanie. Przegrywamy 1-0, chociaż w drugiej połowie to my byliśmy stroną dominującą. No niestety nie dało się wygrać. Po meczu oczywiście była konferencja pomeczowa. Troszkę tam dodałem otuchy moim zawodnikom. Mam nadzieję, że to coś pomoże, bo następny mecz będzie bardzo trudny. A już za 3 dni spotkanie z Jagiellonią Białystok u siebie. Także już Was zapraszam na to spotkanie i dziękuję za to, że obejrzałeś cały materiał. Oczywiście subskrypcja, lajcik i komentarz. Jeżeli chcesz, możesz też mi podpowiedzieć, jakich zawodników mógłbym szukać do swojej Gieksy. Trzymajcie się serdecznie.